Ścięgno Achillesa, pomimo tego, że jest najmocniejszym ścięgnem w naszym organizmie, także może ulec zerwaniu i dotyczy to zarówno osób otyłych i zawodowych sportowców. A co potem? Musi być operacja, musi być szycie tego Achillesa, a po szyciu przechodzimy do rehabilitacji. I dzisiaj właśnie o tym będzie odcinek. Cześć, ja nazywam się Łukasz Kot i w kilku materiałach wideo pokażę Wam różne fazy rehabilitacji po zerwaniu ścięgna Achillesa. Ćwiczenia, które będę Wam pokazywał, są proste i dostosowane do odpowiedniego okresu po operacji. Warto jednak pamiętać, że każdy przypadek jest inny i nigdy nie powinniście rezygnować z konsultacji fizjoterapeuty czy lekarza prowadzącego. Tyle jeśli chodzi o teorię, przejdźmy już do samych ćwiczeń. Zanim zaczniemy pierwsze ćwiczenie, to jeszcze jedno zdanie. Bez względu na to, czy jesteście zawodowym sportowcem, czy sport jest dla Was jakimś odświętnym wydarzeniem, czy też w ogóle nie ma na niego miejsca w Waszym życiu, to warto, abyście zastanowili się ze swoim fizjoterapeutą, ze swoim ortopedą, jakie mogą być przyczyny tego zerwania Achillesa. Czy mogło być to przeciążenie, czy może macie cukrzycę, czy są jakieś inne schorzenia, inne problemy, które może w pierwszej chwili nie przyszły Wam do głowy, tak aby uniknąć tego problemu, nawet nie tyle w tej nodze, która już się zerwała, ale w drugiej. Ok, zaczynamy od tego, że jesteśmy po operacji. Dzisiaj mówimy o pierwszych 2 tygodniach po operacji, gdzie tak naprawdę wiele zrobić nie możemy. Zakładamy taką sytuację, gdzie mamy oczywiście założony but ortopedyczny i ten but ortopedyczny będzie z nami przez całe ćwiczenia. Zakładamy, że on jest na mojej prawej nodze. I teraz pytanie, czy w ogóle cokolwiek możemy robić? I w mojej ocenie jest to największy błąd, jeśli przez ten czas nie zrobimy nic. Oczywiście mogą być takie sytuacje, jesteśmy osłabieni po operacji, bardzo nas ta noga boli, ogólnie jakby no, ciężko nam wykonać jakikolwiek ruch, jakiejkolwiek części naszego ciała. Okej, tutaj są też inne warunki wtedy, ale jeśli jesteśmy w stanie, to powinniśmy robić jak najwięcej pozostałymi 3 kończynami. Czyli moja noga prawa leży i tak naprawdę kompletnie mi w pewnym sensie nie obchodzi. Ale nie ma najmniejszego problemu, abym aktywował moją nogę lewą. I teraz pokażę kilka bardzo prostych rzeczy, ale niech one będą tylko pewnego rodzaju przykładem tego, co można robić, bo tak naprawdę mamy tutaj nieskończoną liczbę możliwości. Pierwszym ruchem, jaki możemy wykonać, będzie nawet uniesienie prostej nogi i jej powolne opuszczanie. Możemy to wykonywać do pojawienia się jakiegoś wyraźnego zmęczenia. Oprócz unoszenia mogą to być krążenia, które nieco inaczej zaktywują nasze mięśnie biodra, nasze mięśnie brzucha. Możemy także wykonać ruch zgięcia stawu kolanowego wraz ze zgięciem stawu skokowego i powrót do tej pozycji wyjściowej. Możemy też ten ruch wykonywać za pomocą taśmy oporowej, czyli przekładam sobie taśmę przez nogę i wykonuję ten sam ruch, utrzymując takie samo tempo do zgięcia i wyprostu. Nie zmieniam tego, tutaj nie powinno być żadnego bólu, mogę naprawdę dojść do wyraźnego zmęczenia. Co z kończynami górnymi? Tutaj także niezliczona ilość pomysłów. Mogę wziąć tą samą taśmę i wykonać najprostsze odwiedzenia, najprostsze rozpiętki, czy one będą w połowie zakresu ruchu, czy w pełnym zakresie ruchu. Ważne, żeby tutaj była pełna aktywność, ponieważ będziemy chodzić o kulach. Nasza aktywność najprawdopodobniej bardzo mocno spadła przez to, że jesteśmy po operacji. Nawet jeśli mieliśmy jej mało, to teraz będziemy jej jeszcze mniej, więc nasza siła i masa mięśniowa będzie się redukować. Więc jeśli nie włączymy tej aktywności, to nasz powrót do pełnej sprawności będzie o wiele dłuższy. Możemy to samo ćwiczenie wykonać na ukos w jednym czy w drugim kierunku. Możemy modyfikować tempo, może być to szybciej, może być to wykonane wolniej. Ważne, żeby była jakakolwiek aktywność.
Co możemy zrobić jeszcze? Możemy wykorzystać najprostsze ciężary do najprostszych możliwych ćwiczeń. Możemy te możemy połączyć ruch nogi i ręki, czyli jednocześnie unoszę ręce i unoszę nogę. Więc jak widzicie, tutaj mamy wręcz nieskończoną liczbę możliwości tego, co możemy zrobić. Ale czy możemy zrobić coś z samą nogą? Oczywiście, że tak, ale w niedużym zakresie. Możemy wykonać najprostsze jakieś ćwiczenia izometryczne, czyli na przykład staram się delikatnie nogę wciskać w podłoże. Mogę coś podłożyć, może być to jakaś poduszka, może być nawet moja ręka i delikatnie wciskam kolan w moją rękę, co wywoła delikatne napięcie izometryczne, między innymi na mięśniu czworogłowym. Mogę to samo spróbować zrobić w drugą stronę, czyli stawiam jakiś opór nad kolanem albo proszę kogoś, żeby przyłożył mi delikatny opór, a ja wykonuję napięcie mięśni tak, jakbym chciał tą nogę skierować do góry, jakbym chciał podnieść kolano. To samo do boku. Mogę wykonać ten opór sam. Mogę założyć jakąś taśmę oporową i napinam mięśnie tak, jakbym chciał wykonać odwiedzenie, czyli jakbym chciał skierować nogi na zewnątrz. I to samo do środka. Mogę wsadzić sobie jakąś piłkę, ręcznik, mogę nawet przełożyć swoją dłoń. Te napięcia nie będą duże, mówię tu jak w początkowej fazie rehabilitacji. I teraz napinam mięśnie tak, jakbym chciał, żeby skierowały się one do środka. To napięcie izometryczne na ogół staram się utrzymywać około 5 sekund, 5-10 sekund, przerwa też około 5 sekund. Poza tymi ćwiczeniami, tymi poprzednimi, warto także często zmieniać pozycję tej nogi. Ona oczywiście jest w bucie, ale mogę delikatnie zgiąć kolano, czy mogę nogę położyć wyżej. Warto, żeby także często siadać, wstawać, próbować chodzić o kulach, tak żeby ta noga była często w takim różnym i zmiennym ustawieniu. Tyle jeśli chodzi o te ćwiczenia. Pamiętajcie, nie prowokujemy tutaj bólu, poruszamy się w takim bardzo bezpiecznym zakresie, ale jednocześnie nie odpuszczamy naszej aktywności fizycznej. Pamiętajcie, że to moja prawa noga jest w tym bucie ortopedycznym, którego tutaj nie widać, żebyście nie pomylili się i nie wykonywali w pierwszej fazie tych ćwiczeń, które wykonywałem lewą nogą. One tylko dotyczą tej nogi, która nie jest operowana. Ma nam to pomóc nieco przenieść napięcie na drugą nogę, nieco zaktywować te mięśnie, pomimo tego, że ta noga nie będzie się poruszać. Tyle w tej części. Zapraszam do następnej. Dzięki, do zobaczenia.